Łódzki i Figurski w dobrej formie od rana. Tak, słucham. Dzień dobry panu. Dzień Warszawa dobry. Się kłania, klinika MSW i ja Warszawa. Czy ja się dodzwoniłem do proktologa? Tak, Wiktor. Witam pana serdecznie. Proszę pana, mamy tutaj zablokowanie krypty odbytowej u pacjenta, który jest osobą publiczną. No i chcielibyśmy go wywieźć z Warszawy, bo nawet u nas już kręcą się paparazzi. Połączę z ordynatorem Martenką, dobrze? I jakby pan go przejął. Panie ordynatorze, jest już pan proktolog. Halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Edmund Martenka z tej strony, kłaniam się MSW i ja, Warszawa, ulica Szaserów. Otóż w tej chwili jesteśmy w trakcie badań proktologicznych u jednego z naszych pacjentów. Chciałbym prosić o jakąś konsultację nam polecono. No, pana w tej chwili jako specjalistę, ponieważ mamy do czynienia z no, takim siłowym ustaleniem leczenia szczeliny odbytu. Czy preparaty zawierające sterydy pan by na tym etapie leczenia, to się stało w sobotę, zalecał? Tak, zdecydowanie. Ale metronidazol bardziej, czy inhibitory COX-2? Jedno i drugie, równocześnie. Równocześnie w tym, tak, w tym leczeniu. Bo tam, wie pan, tam były jedzone ostrygi bardzo intensywnie, bo tam państwo byli w klubie takim mniejszości seksualnej, no i potem niestety nastąpiły takie... Znaczy może na tym etapie nie ujawniajmy jeszcze. Czy pan by się podjął takiej konsultacji przy leczeniu chirurgicznym tej naderwanej szczeliny odbytu? Tak, oczywiście mógłbym pomóc, tylko w tej chwili jestem na tym sympozjum proktologicznym w Łodzi. Kiedy możemy liczyć na pańską pomoc, proszę powiedzieć? W poniedziałek. Wiecie, dobrze, panie doktorze, to dziękujemy i dzwonimy w poniedziałek, a będziemy podawali jakieś leki rozkurczowe. Jako że sprawa dotyczy pana Marcinkiewicza, prosimy, aby pan zachował tę rozmowę zupełnie między nami. Pan podobno miał już przypadki z osobami znanymi w tym tak, zakresie. Tak, oczywiście, także tu nie ma problemu. Tam przecież podobno cały teleekspres się u pana leczy. Dobra, dziękujemy bardzo. Ale czy pan potwierdza, czy to pan pana Krzysztofa Ibisza leczył? Nie może no muszę mówić. Zachować dyskrecję, aha. Tak jak panowie. Aha, czyli tak, no dobrze. Dobrze, nie, bo Piasek bardzo pana chwalił. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Panie premierze, jak pan się w tej chwili czuje? Boli? Boli. Bardzo. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w SK Rock. Więcej na www.skrock.pl.